piękna uroczystość, dlatego że świętujemy wyjątkowe wydarzenia. 50 lat pożycia małżeńskiego imponuje każdemu z nas. Jako prezydent miasta mam zaszczyt wręczać medale przyznane z tej okazji przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku jest to pierwsza z takich uroczystości i o tyle szczególna, że nadrabiamy nią zeszłoroczną pandemiczną zaległość. Będą to 34 pary, w tym 6 par z okalającej nas gminy, których 50-lecie pożycia małżeńskiego przypadło w zeszłym roku ze zrozumiałych względów na panujące wówczas obostrzenia. Nie mogli właśnie ta uroczystość odbyć w roku 2021. Dzisiaj będziemy z tym jednorocznym naddatkiem obchodzić ich święto. To zawsze wzruszający moment. Spotykamy się podczas takiej uroczystości w tej najbardziej reprezentatywnej w magistracie sali posiedzeń Rady Miasta. Towarzyszy wręczeniu orderów i dyplomów obdarowanie kobiet kwiatami, sesja zdjęciowa, występ zespołu i bardzo smaczny poczęstunek, za którego przygotowanie dziękuję także sponsorom, bo życzliwi dołożyli nam pyszne, świeżo wypieczone sękacze. Na pewno Państwo wiecie, o czym mówię. Mamy też
również nadzieję, że z dzisiejszego spotkania wyjdziecie Państwo z uśmiechem. A tymczasem oddaję głos Panu Prezydentowi. Szanowny Panie Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, drodzy wspaniali, imponujący nam wszystkim goście, uczestnicy tej wyjątkowej uroczystości. Jest mi bardzo miło przywitać Państwa w imieniu moim i Pana Wójta Wiesława, Pana Siuka. Planowaliśmy wspólne goszczenie Państwa tutaj. Niestety dosłownie w ostatnich chwilach okazało się, że inne obowiązki nie pozwolą mu uczestniczyć, ale jestem upoważniony, by te ciepłe słowa, które zaraz wypowiem, skierować do Państwa w naszym wspólnym imieniu. To imponujące, z czym Państwo dzisiaj do nas przychodzicie, z tym najpiękniejszym dorobkiem życia. Już w starożytnym Rzymie pary, które osiągały 50-lecie swojego związku, były odznaczane złotymi wieńcami. Być może tam właśnie swój rodowód wzięła ta nasza nazwa święta, Złote Gory. Choć mawiamy także, że nie wszystko złoto, co się świeci. I w Państwa życiowej postawie jest najgłębsze rozumienie tej prawidłowości. Bo jak duży dystans trzeba mieć do siebie, do życiowych trudności, by rozumieć, że wszystkie te błahostki, które stają się poważnymi przeszkodami i pozwalającymi innym doczekać imponujących jubileuszy, Państwo w sposób właściwy, z mądrą siłą, płynącą przede wszystkim z miłości do siebie nawzajem, pokonywaliście. Bo przecież nikt nie zamierzałby czarować rzeczywistości i opowiadać, że tak długa, życiowa, wspólna droga jest usłana tylko różami, ale właśnie na przekór czasem trudnym doświadczeniom, wystawianiu nas na życiowe próby, Państwo tę siłę zademonstrowaliście. Mówię to w poczuciu ogromnego uznania, także jako małżony, który z własnej perspektywy mógłby sądzić, że 16 lat prawie mojego i mojej żony, ani małżeństwa, to już coś pięknego i wielkiego. Tymczasem przy Państwu czuję się takim juniorem. Ale życzę sobie i marzę, żeby kiedyś, tak jak Państwo dziś, móc wspólnie świętować tak wyjątkową uroczystość. Ileż ciepła i uśmiechu nawzajem musieliście sobie w życiu ofiarować, żeby tę drogę wspólnie przebrnąć. Pozwólcie, że zadedykuję Wam w formie mojego osobistego prezentu pojedyncze wersy tej ślicznej piosenki, którą znamy, a która jest nawet starsza przecież niż daty Waszych ślubów. Nie będę tak sprawny jak nasi zawodowi artyści, ale to cudna kompozycja, wyśpiewana nam przez Mieczysława Foga i Martę Mirską, Pierwszy Siwy Włos. To dla Państwa. Ujrzałem dzisiaj pierwszy siwy włos na Twojej skroni i muszę wyznać, że ten widok wzruszył mnie ogromnie. Mam przecież w oczach dzień, gdy pierwszy raz ujrzałem Ciebie. Śpiewajmy wspólnie. Pamiętam każde słowo, każdy uśmiech Twój. Czas nie roztopi ludzkich serc, gdy mocna miłość płonie. Całuję pierwszy siwy włos, co zalśnił na Twej skroni. Tak piękną mam jesień, miła, cichą i spokojną. Spójrz, jak babiego lata płynie srebrna nić. Dziękuję za wspólne wykonanie. I zakończę
Państwo jak najchętniej dzielili się swoim doświadczeniem z młodszymi pokoleniami. To piękne i wspaniale świadczy o naszej społeczności, o jej jakościowym bogactwie, jeżeli tylu jej przedstawicieli potrafiło wykazać tę własną życiową jakość, solidność, determinację, lojalność, a przede wszystkim zdolność do wiernej, bezinteresownej miłości, o którą w tych coraz trudniejszych czasach wcale niełatwo. Jesteście Państwo najpiękniejszym wzorem do naśladowania, oby jak najwięcej z nas chciało go twórczo wykorzystać. Wszystkiego dobrego, przyjmijcie Państwo proszę najserdeczniejsze życzenia, by jeszcze przez długie, długie lata móc nawzajem spoglądać na siebie z tym uśmiechem i wdzięcznością. Wszystkiego dobrego. Abyście Państwo te swoje doświadczenia wydłużyli o kolejne długie lata w zdrowiu, miłości, wzajemnej życzliwości, uśmiechu i przyjaźni. Państwa zdrowie. Irena i Janusz Musiłkowie. Jakoś tak, może nam się uda. Ile to już lat jesteście ze sobą razem? 51. Pamiętacie tamten dzień? Pamiętamy, jak najbardziej. Gdzie to było i jak to wyglądało? Poznaliśmy się na zabawie energetyków. 1 września zawsze był bal energetyków. I zaiskrzyło od pierwszego wejrzenia? Tak, to zaiskrzyło. Myślę, że tak. Przeżyć ponad 50 lat w małżeństwie. Trzeba mieć wyrozumiałość, wspólna modlitwa i nie gniewać się. I długo się nie gniewać, do wieczora, a już potem nie ma gniewu. Ja dodam, ja strasznie nie znoszę konfliktów. Unikam to raz, ale nie daj Boże, jakby gdzieś się zdarzyło to, to ja po prostu uciekam, że tak powiem. To nie jest prosto. Tak, że nie ma konfliktów. Są powiem, konflikty, że... ale po prostu, żeby tak. Nie roztrząsać tych konfliktów. U nas nie ma pojęcia, żeby się po prostu szybko zapominać. A poczucie humoru pomaga w tym wszystkim? Poczucie humoru jak najbardziej. W dzieci, wnukowie, prawnucy. Wiem, że jeszcze jedną dopowiem. I troje wnuków. Przepraszam, że tak chaotycznie. Trzeba ustąpić. Nie można patrzeć, że ktoś się zacietrzewi i będzie atakował, a tu niestety jednej z tych dwóch osób, czyli małżonka i żony, powinno się ustąpić. I ja to praktykuję. Zofia Stańczuk. Stanisław Stańczuk. Tak, pani Zofia i Stanisław Stańczukowie. Pamiętacie, właściwie gdybyśmy chcieli prosić, cofnąć się 50 lat wstecz. Jak to było? Taka wasza pierwsza ranka. Gdzie żeście się poznali? Poznałam się z mężem na weselu. To była... Mąż przyszedł takie pasierby, bo to nie był proszony, ale ja byłam.
Także poznałam wtedy męża. To była pierwsza taka. Poznanie. A pierwsza randka? A randka to było już później. To było tylko takie bardzo dziecięce, bo miałam 17 lat zaledwie, a mąż też młodziutki był. Też był młody. Spotykaliśmy się sporadycznie, bo uczyliśmy się w dwóch różnych miastach i to były raczej takie spotkania typu ferie, wakacje, no tak. A jak to jest przeżyć 50 lat w małżeństwie? Jaki jest sekret? Jaki sekret? No, myślę, że naprawdę trzeba i tolerancyjnym, no przede wszystkim bardzo kochać. No. Dzieci, wnuki pozdrawiam. Oczywiście, mamy wnucząt piątkę, tak. Jednego. Tak, dzieci mamy czwórkę. Dwie pary. Gratulujemy i dziękujemy. Dziękujemy.